Albo będziemy nabijać na różyczki. Tylko chyba będziemy nabijać już gotowe różyczki, nie? Aj. Ja bym był dumny, że 30-letni syn zrobił takie piękne róże. Idziemy z tym? Póki to nie spadło? Hejka, hejka, witam was bardzo serdecznie, jestem Marta, Krzysiu i jesteście na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj mamy coś specjalnego, odcinek będzie specjalny, ponieważ zbliża się pewien ważny dzień. Dzień mamy się zbliża, więc będziemy robić dla nich niespodziankę, zarówno dla jednej, jak i dla drugiej. Zrobimy takie dwa bukiety, tak? Tak. Dwa bukiety, które będą z babeczek i użyjemy do tego takich właśnie donic. Jak je zrobimy, to pokażemy w kolejnej części filmu. Najpierw zaczniemy od przygotowania babeczek. Wiadomo, można je kupić samemu, ale my stwierdziliśmy, że zrobimy je osobiście. I to będzie taki prezent, który w 100% jest od was. Nie musicie myśleć, co kupić, jak to wygląda. Takie prezenty są zawsze fajniejsze. Tak, i jeśli chcecie przepis do tych babeczek, bo tutaj będzie taki szybki przejazd tylko, jeśli chcecie przepis do babeczek, to zapraszamy do naszego tam poprzedniego filmu, który będzie gdzieś tutaj oznaczony i on się wam tam pojawi, więc możecie sobie przejść, jeśli chcecie konkretny przepis. Tak, robiliśmy je wcześniej, bardzo wam się spodobały. Dzisiaj będziemy je nieco bardziej wypiekać ze względu na to, że będziemy je nabijać. I ważne, żeby one były bardziej suche. Te babeczki też nie będą miały żadnego nadzienia, będą to w 100% czekoladowe babeczki. Babeczki, bez żadnych dodatków. Także tyle w ramach wstępu i zaczynamy. Czekoladę rozpuścimy sobie na maśle. Tak, to są wszystkie składniki, które macie w poprzednim filmie, razy dwa. I do tego łamiemy czekoladę. Jajka nie są przeterminowane, jajka są dobre, tylko pudełko jest stare. Bo by było! Nagrywa się. Co? Nagrywa się. To wlewaj. A czemu? Bo ja nigdy nie wlewałam. To wlewaj. Chcę wlewać? No pierwszy raz zobaczymy, jak ci pójdzie. Łyżką po prostu przerzucaj na razie. Wszędzie się leje! Może wlewaj prawą ręką. Ale ja wlewam prawą. Wiesz to? Panie, ty nie mówi, bo ja całe dzieciństwo jadłam surowe ciasto. Jak byś była odważna, to by zjadła. Nienawidzę ci za to. Siebie nienawidzę za to bardziej. Pyszne to ciasto. Yeah.
Żeby zrobić cały ten bukiet, będziemy potrzebować kilku rzeczy. Pierwsze coś, w czym ten bukiet ułożymy, czy to będzie jakieś pudełko, doniczka, osłonka, cokolwiek. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to patyczki. My wybraliśmy takie patyczki na szaszłyki. A few moments later. Dobra. Dzięki. Trzyma się? A? Także luz. Karamel będą pyszne. A potem będziemy nabijać na różyczki. Tylko chyba będziemy nabijać już gotowe różyczki, nie? Aj. I coś, w co będziemy te patyczki wbijać. I my tutaj mamy taką gąbkę florystyczną. I to będziemy wkładać do środka tego opakowania, znaczy opakowania tej osłonki. I do tego będziemy wbijać właśnie te patyczki już z różyczkami. Grunt to zrobić dobry wymiar. No, grunt to sobie dobrze zacząć, nie? Nie wciśniesz tego jeszcze? Kto to później wyciągnie? Ale to nie dla nas prezent, nie? Muszę zobaczyć twoją dumę, nie? No. To skoro to mamy, ale się pomimam, Jezus Maria, to robimy krem. Na ciostku. Teraz będziemy robić krem i do kremu potrzebujemy serek mascarpone, śmietankę, najlepiej byłaby 36, ale ja mam 30, więc też będzie ok. Śmietanek, to jest taki proszek, który nam jakby utwarda bitą śmietanę, przez co ona nie oblatuje wodą, wiecie, nie robi się taka, tylko jest taka, brak mi słów. I ewentualnie barwnik spożywczy, który możecie dodać, a możecie zrobić po prostu białe róże. No i oczywiście cukier. Tutaj dajecie cukru tyle, ile uważacie. My lubimy słodkie. Nie wiem, czy nasze mamy też? Aż tak? Ale będzie po naszemu. Użyjemy rękawa do dekorowania ciast. Mój mąż mi pomoże, więc będzie dobrze. On ma więcej talentu niż ja. Paradoksalnie. Bo niby kobiety takie bardziej. A właśnie. Warto. Krzysiu. Warto. Ważne, żeby była zimna z lodówki, bo wtedy podobno lepiej się ubija. Teraz dodajemy mascarpone, także wrzucam po prostu całość do miski. I teraz na nieco mniejszych obrotach wszystko będziemy razem mieszać. Nagrywam to, jak próbujesz to wsadzić. To będzie brudne, to przecież cukiernictwo na tym polega, nie? Że wszystko jest brudne. Pierwszy raz w życiu używam rękawa. Nie śmieć. Ja sam bym tego nie zrobił lepiej, więc się nie śmieję, ale chyba wystarczy jak na początek, kochanie. Ale to jest, tutaj jest pusto! No to wiem, przepchaj to! Jak pasta do zębów, kurwa, w połowie chwyci. W połowie chwyci i będzie wyciskać górą. Odwróć kamerę, musisz to nagrać. Nie mamy większego. Próbuję. To chyba nie jest tak, jak bym chciała. To będzie jest, najbardziej. Ale strasznie dużo kremu będzie. A zrobię serduszko i tyle będzie. Dalej nie! Mogę na ten nogę? Możesz, gorzej nie będzie. Mogę? No. Nie wygląda to dobrze, ale. Ale przynajmniej. Będzie delikatniej, będzie cała od tego.
Jezu Maria, to będzie straszne. Test? Ja bym zmienił końcówkę. Obiektywnie od góry nie ma różnicy niż od to boku. To będzie dla mojej mamy, okej. Okay. Tak się zacznie. I co, lepiej na księżycem? Dla mnie to i tak będzie, jak wyciśnięta pasta do zera. Chciałeś takie odstępy robić, co? Czy nie? Chcę, żeby to wyglądało chociaż jak jakaś... jakaś roślina. Nasze babeczki dla naszych mam będą wyglądały, jakby robiły je dzieci 5-letnie. Nie śmiej się ze mną, ze mnie, twoja wcale nie wygląda lepiej. Ja się nie śmiesz ciebie, tylko śmieszy mnie fakt co chwilę poprawienia paluchy. Będzie wyglądała jak, są takie te kwiatki teraz popularne. Może nie jak róża, ale jak jakaś, jakiś kwiatek będzie. Chyba po prostu znam tej końcówki. Nie, ta jest o wiele lepsza. Tak? Obie wyglądają jak z plastyliny. Dobra, teraz ja. O. Tu trzy. No nie chcesz bukiet z trzech kwiatków zrobić? No zazwyczaj się daje trzy albo pięć. Zobacz jakie myśmy wielkie doniczki do tego zrobili. Przesadziliśmy. No fest. Chyba wrócimy do tych kwadratowych twoich małych tych. Tak. No to już dzieci szybciej. I ładnie. No, dość. Świetnie. Trzeba było najpierw ubierać patyczki. Chyba jest okej. Dobra, powiedzmy, że tak to miało wyglądać. I módlmy się, żeby te babeczki wytrzymały do jutra. Wam na pewno wyjdzie lepiej, jak macie jakiekolwiek zdolności. Są takie kwiatki, takie nabombione. No są przecież, wygląda to świetnie póki co. Ja bym był dumny, że 30-letni syn zrobił takie piękne róże. Idziemy z tym? Okej, to nie spadło? Ja myślę, że nasze mamy nie tyle przy nas wycierpiałe, że dadzą radę z tymi babeczkami. Ale one wyglądają dobrze, kochanie! Znaczy... Jak zamkniesz oczy i normalnie... Ale nie, no... Czasami jak tak pod pewnym kątem... Idę to zanieść do lodówki. Zobaczymy jutro rano, czy to w ogóle wytrzyma. Kochanie, nie możemy znowu dać porażki na kulinarne niespodzianki. A co było porażką ostatnio? Co było? Mamy tam dużo porażek. Mój łosoś. Mój łosoś. No, źle przeczytałam przepis. Ale w lodówce wyglądają pięknie. Patrz przy tym świetle. No. Będzie co z tego. No. Coś chcesz powiedzieć naszym mamom, gdy wręczymy im te piękne róże? Zaiste nasze mamy trzymały dużo cierpliwości, dawały nam bardzo dużo miłości. Bardzo dużo miłości i w tym momencie potrzebujemy jej bardzo, żeby się chociaż ucieszyły tak, wiesz, że tak. I żeby pamiętały pomimo tego, jak to wygląda, że je bardzo kochamy. Na dzień mamy chcemy przede wszystkim naszym mamom, ale wszystkim też innym złożyć najserdeczniejsze życzenia, że kochamy was najmocniej na świecie, jesteście dla nas całym światem, bez was by nas nie było i dziękujemy, że was mamy. I mamy nadzieję, że wywołamy uśmiech na waszych twarzach mimo wszystko. No a ty kochanie, co chcesz powiedzieć mamom naszym? No mamusie, dziękujemy wam bardzo i życzymy wszystkiego najlepszego. Mam nadzieję, że różyczki wam się podobały. I kochamy was bardzo, także wszystko. Żyliśmy w to dużo serca. Tyle ile mogliśmy. Tyle serca co patyków. Ja jakbym był
Mamą. Mamą. To by mi się podobał. No tego się na pewno nie spodziewali. Nie. Także, tego się nikt nie spodziewa. Jeśli chcecie zaskoczyć swoje mamy, to jest świetny pomysł chyba. Znaczy damy wam jeszcze znać, żebyście... Nie zostali tymi babeczkami w twarz. Na Instagramie damy wam znać, jakie były nasze, naszych mam ten... Reakcje. Reakcje po otrzymaniu jakże zmyślnych bukietów. My się z wami żegnamy na ten moment. Trzymamy kciuki, żeby wam babeczki wyszły ładniejsze. Woohoo! I do zobaczenia w kolejnym failu kulinarnej niespodzianek na Dzień Ojca! Bye!